ponad 80 godzin. W związku z tym stąd jest jak gdyby to wszystko, bo myślę, że i dla pacjenta, ja nie wiem, czy wtedy był nagrany film, może nie. Natomiast no, ta pacjentka rzeczywiście czekała bardzo długo, ale najważniejsze jest to, że pacjentka czuje się dobrze i myślę, to jest moje zdanie, że szpital, służby sanitarno-epidemiologiczne zrobiły wszystko. Ja dowiadując się, że jest pacjentka, jest w szpitalu, w zasadzie w tym samym dniu, w 3 godziny po wiadomości, jak gdyby zwołałem sztab, nie sztab, tylko zespół, powiatowy zespół kryzysowy, na którym omówiliśmy z dyrekcją szpitala, z dyrekcją sanepidu wszystko to, co zostało wdrożone. Powiem dalej, że posądzanie nas, żeśmy wprowadzili panikę, chaos jest niezasadny, bo można sobie odsłuchać dokładnie. Jest w internecie moja wypowiedź na sesji. Były bardzo stonowane wypowiedzi rzecznika szpitala, informujące naszych pacjentów, bo dobro naszych pacjentów jest najważniejsze, że próba została pobrana, natomiast mamy nadzieję, że wynik wyjdzie negatywny, czyli pacjentka nie ma koronawirusa. Tak się stało, z czego myślę, że wszyscy łącznie z tą pacjentką bardzo się cieszymy.